30 stycznia 2022 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów zagra w gminie Giedrzwałt. Tego dnia odbędzie się już 30. finał WOŚP. W tym roku zebrane pieniądze przeznaczone będą na zapewnienie najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Impreza wystartuje o 11.30 na plaży w Barwinach. Organizatorzy zapraszają na poczęstunek przy ognisku. Rozgrzeją nas między innymi kiełbaski, grochówka i bigos, a w przerwach między pochłanianiem przysmaków będzie można wylicytować mnóstwo fantastycznych przedmiotów i voucherów. Wśród nich między innymi koszulka z podpisem Roberta Lewandowskiego, skuter czy koszulka z autografami siatkarzy zespołu Zaksa Kędzierzyn-Koźle. O 12.00 natomiast zaplanowano kąpiel morsów z Unieszewa, a o 18.00 koncert lokalnych muzyków w unieszewskim amfiteatrze. W 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy włączył się także Biesel. Tamtejszy Dom Kultury zaprasza po południu na licytację kiermasz ciast i domowych specjałów oraz występy artystyczne. Działa też już internetowa skarbonka, do której można wpłacać datki. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv